witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki, 25 lutego 2015. Dzisiejszy temat to pierwsze podsumowanie. Jesteśmy z powrotem. Wczoraj wieczorem, późnym wieczorem dotarliśmy do domu. Wróciliśmy z Los Angeles, z Laguny Beach, czyli z dwóch wydarzeń Morindy, wspaniałych wydarzeń. I gdybym chciał takie pierwsze podsumowanie zrobić tych wydarzeń, to były to niewątpliwie przełomowe wydarzenia Morindy. Wydarzenia, które odebrałem bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie, ale to nawet mało może powiedziane pozytywnie, bo przecież większość wydarzeń odbierało się pozytywnie, były fajne wydarzenia, ale te wydarzenia pokazały, że firma jest rzeczywiście w fazie wzrostu, że decyzje, które podjęli założyciele 2,5 roku temu, a przestawiania całego przedsięwzięcia, może nie przestawiania, może inaczej, dodawania do całego przedsięwzięcia tego pomysłu True Age, czyli właściwie całej tej, wykorzystanie tej fali potężnej, która w tej chwili właściwie wznosi większość biznesu i kosmetycznego, i wellness, i wszystkiego wokół, czyli wykorzystanie tej fali maksymalnie, właściwie stanie się kimś, kto również stanowi podstawę tej fali, czyli właściwie chodzi o dawanie sobie rady, o przeciwdziałanie tym wszystkim procesom starzenia się, związanych z glikacją i tak dalej, że ten pomysł był genialny. Ten pomysł był genialny, dlatego że ta konwencja i ten GLS były podsumowaniem właściwie tego przygotowania trwającego, no jak mówię, no prawie 2,5 roku w tej chwili już, i pokazały, jak bardzo ważne były pewne etapy, pewne elementy, które dziś składają się w całość. Wizyta prezydenta Polinezji Francuskiej, uświadomienie sobie zmian demograficznych, cała True Age Community platforma, skupienie na produktach Morinda Core. Mógłbym wymieniać i wymieniać i wymieniać wiele, wiele bardzo ważnych rzeczy, które miały miejsce w czasie tej konwencji, które do mnie głęboko dotarły. No i oczywiście bardzo, bardzo, bardzo mocno spotkanie z Rickiem Warry. Jego wystąpienie, jego fantastyczna mowa motywacyjna, potężne owacje, kiedy skończył. Oczywiście, no i potem to, że mogłem z nim porozmawiać, mogłem zrobić kilka fotek, mogłem dać mu do podpisania kilka książek. No, fantastyczny wyjazd, fantastyczny czas, a w tej chwili rozpoczyna się czas pracy. Czas wdrożania tego wszystkiego w życie, czas budowania profesjonalnego multilevel marketingu na naprawdę bardzo, bardzo wysokim poziomie. Tyle na dzisiaj, do zobaczenia jutro. Hej!